Ja pozwolę sobie w imieniu Komisji Infrastruktury przedstawić projekty przygotowane na posiedzeniu Komisji Infrastruktury. No to trzy projekty dotyczące mniej więcej tego samego terenu, zlokalizowanego na terenie byłej armatury przy ulicy Marcika, tu od strony ulicy Zakopiańskiej, ulicą taką, która no, ma taką tymczasową nazwę Armatury, a ulicą Jugowicką. I tak, pierwszy projekt dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejącej hali produkcyjno-magazynowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy, handlowo-produkcyjno-magazynowy z miejscami postojowymi, z chodnikami, z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego. Podkreślam, że jest to przebudowa rozbudowy istniejącej hali produkcyjno-magazynowej. Ta rozbudowa, ten projekt komisja opiniuje pozytywnie. Dosyć szczegółowo została przeglądnięte te założenia. Ta inwestycja kubaturowo-powierzchniowo nie zmienia istniejących, że tak powiem, trakcji kubatur. Wpisuje się w to, co dotychczas jest. Ma też, że tak powiem, rozwiązania, że tak powiem, dotyczące tak zarówno parkingu, jak i całego układu komunikacyjnego. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym ciągu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 11. Kto jest przeciw? 12, przepraszam. 12 głosów. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę.